Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpić od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Oto słowo Pańskie. Mój drodzy, żyjemy w rzeczywistości, w świecie, który określa się z punktu widzenia teologicznego jako postchrześcijański. Czyli świat, który tak naprawdę żyje już po chrześcijaństwie. Wydaje się, że raczej nie mamy wpływu na te prądy, na te różnego rodzaju zjawiska, które dzieją się w świecie przy obecnej, można powiedzieć, globalnej wiosce. Te zmiany zachodzą bardzo szybko, zresztą one są coraz bardziej widoczne także w naszej ojczyźnie. Zatem nie mamy już ludzi, którzy walczą wprost z Bogiem, chociaż jeszcze i tacy się znajdą, ale jest ich stosunkowo niewiele. Ale mamy ludzi, którzy żyją obok Boga, obojętnie Boga, w sumie nie zadając nawet pytania o Boga. Zatem zderzamy się z rzeczywistością, która jest odarta z tego, co nadprzyrodzone. Jeżeli tak jest, jeżeli tak rzeczywiście się dzieje, a wydaje się, że to jest trafna diagnoza, to jest to świat, który chce człowieka zamknąć tylko w perspektywie ziemi, tylko w perspektywie doczesności. A jeżeli zechcemy zawrzeć świat w perspektywie doczesności, w perspektywie ziemi, to tak naprawdę nie ma w nim miejsca na chrześcijaństwo. I dlatego na skutek postulatów różnego rodzaju środowisk, ruchów, w niektórych krajach, które do tej pory były katolickie, zaczęto powoli pomijać niektóre fragmenty Ewangelii. Jakby mowa była o grzechu, o diable, o piekle, o szatanie. Przecież sami widzimy, że śmierdzi to jakoś staruszczyckością. Kto to dzisiaj o tym mówi? Po co o tym w ogóle mówić? No i temat krzyża, który dzisiaj tak bardzo wybrzmiewa w liturgii słowa. Temat krzyża, gdzie ludzie nie chcą krzyża, gdzie tak naprawdę chcemy życia bez jakiegokolwiek krzyża. Przecież Polacy są chyba na pierwszym miejscu w Europie od przyjmowania leków. U nas w sumie to każdy jest pewnie aptekarzem, każdy jest lekarzem. Wiemy dokładnie, co trzeba przyjmować, ile trzeba przyjmować. Gromadzimy tych leków, niektórzy niepotrzebnie. Trochę boli, od razu cyk, lek przeciwbólowy, bo nie ma prawa boleć. Tymczasem ból jest pewną reakcją organizmu, pożądaną zresztą. Ale rzeczywiście w takim świecie, gdzie wszystko ma być młode, piękne, wysportowane, to ludzie po 40 powoli schodzą na dalszy plan. Już nie mówiąc po 50 czy po 60. Zatem jak odnaleźć się w tym świecie, jak odnaleźć się w takim chrześcijaństwie? I jest oczywiście recepta na to, żeby z takiego chrześcijaństwa zrezygnować.
żeby rzeczywiście iść w świat i żyć, jak ten świat mówi i tak, jak ten świat oczekuje. Tylko czy wtedy będziemy tak do końca wierni sobie, jako ludzie? Prorok Jeremiasz, o którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, miał już dosyć prorokowania w imię Boże. Kiedy widział, co się dzieje w świecie, w którym żył, pewnie nie odbiegało to od dzisiejszej normy, to już miał dosyć gadania, gwałt i ruina, już dosyć miał napominania, dosyć miał mówienia w imię Boże, bo ciągle był niesłuchany. I chciał odejść od tej posługi. Ale pisze, że kiedy chciał ją porzucić, to poczuł jakby wewnętrzny ogień, który trawił go od środka. I z jednej strony czynił wszystkie wysiłki, żeby na nowo głosić Słowem. Bo wtedy, kiedy człowiek nie głosi Słowa, kiedy człowiek nie żyje Słowem Bożym, to tak naprawdę zaczyna żyć przeciwko sobie. Zatem chrześcijaństwo wydaje się być najbardziej odpowiednie dla naszej ludzkiej natury. Skoro Bóg stał się człowiekiem, to kto może znać bardziej człowieka, jak właśnie Bóg? I Bóg okazuje nam wersję człowieczeństwa zupełnie odmienną od tego, co daje świat. Ale w tej wersji pojawia się krzyż. Pojawia się krzyż. I nie ma chrześcijaństwa bez krzyża. Tak jak nie można mówić o chrześcijaństwie, kiedy się nie powie o grzechu, nie powie się o piekle, nie powie się o szatanie i nie powie się wreszcie o niebie. I niebo nie jest ucieczką od rzeczywistości, w której na co dzień żyjemy. Nie jest jakimś wytrychem, który próbuje nam wytłumaczyć, że teraz będzie ciężko, będziemy cierpieć, ale później tam to dopiero będziemy sobie latać po łąkach niebieskich. Niebo nie jest takim wytrychem. Ale chrześcijaństwo jest realnym opisem rzeczywistości. Nie ma życia bez krzyża. Nie ma chrześcijaństwa bez krzyża. Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś: nie znajdziesz miłości bez krzyża, ale też nie uniesiesz krzyża bez miłości. Jeżeli patrzy się na krzyż tylko w perspektywie ludzkiej, to jest rzeczywiście ono bezsensowne. I ten świat rzeczywiście tak na to patrzy. Jest aborcja, jest eutanazja, jest cała eugenika. Te wszystkie życia, które się klasyfikuje jako nieodpowiednie, jako nieszkodliwe, jako nieznaczące, nic nie przynoszące jakiegoś tam pożytku społecznego, materialnego, te wszystkie życia klasyfikuje się jako niegodne człowieka. I świat w ten sposób się rozprawia z ludźmi, którzy są na marginesie. Tymczasem w chrześcijaństwie w centrum staje krzyż. I wydaje się, że ta prawda jest także trudna do zrozumienia, także dla apostołów. Dlatego zobaczcie, jaka reakcja Piotra. Można powiedzieć, bardzo gwałtowna reakcja Piotra. I to, co ciekawe, wcześniej słyszeliśmy, tydzień wcześniej, zupełnie inną część tej Ewangelii. To jest to samo opowiadanie, za kogo ludzie mnie uważają. I ten sam Piotr mówi za Syna Bożego. Po to, by za chwilę ten sam Piotr, pochwalony przez Jezusa, postawiony na, można powiedzieć, jako fundament, ten sam Piotr mówi: nie przyjdzie to na ciebie, co ty wygadujesz za głupoty? Jaki krzyż, jaka śmierć, jakie odtrącenie? Przecież jesteś Synem Bożym, cudotwórcą, trzeba chleba, rozmnażasz, trzeba pozbyć się choroby, uzdrawiasz. Trąd, nie trąd, wszystko inne, cokolwiek. Strzał wzroku, przywracasz. Jakież piękne królestwo można zbudować. Tymczasem Jezus mówi o tym, co jest wolą Ojca. Jezus mówi o tym, co Go realnie będzie czekało, a nie o ludzkich zamiarach, nie o ludzkich planach. I dlatego te plany, te zamiary muszą się zetknąć właśnie z wizją Boga. W oryginale, kiedy czyta się w Grece ten tekst, jest mowa o tym, że kiedy schodzili, Piotr wyprzedza Jezusa. I mowa jest o tym, że on nie tylko wyprzedza go fizycznie, ale on go wyprzedza w głowie. I za każdym razem, kiedy wyprzedzamy Boga w głowie, za każdym razem, kiedy chcemy Boga pouczać, jak ma być, w jaki sposób ma ustawić nasze życie, w jaki sposób w tym naszym życiu ma się dokonywać wola Boża, to za każdym razem będziemy słyszeć od Jezusa to, co usłyszał pierwszy papież: zejdź mi z drogi, szatanie.
Jezus mówi, zajdź za mnie, wracaj na swoje miejsce. Kościół jest wspólnotą ludzi, którzy nie pouczają Boga, ale którzy naśladują, to znaczy idą za Jezusem. Idą po Jego śladach. Mamy w historii Kościoła, do dzisiaj się tego nie możemy otrząsnąć, mnóstwo przykładów ludzi, którzy chcieli pouczać w imię Boga. Ostatnio papież Franciszek mówił o tym, żeby nie terroryzować w imię Boga. Możemy sypać przykłady, które określa się mianem czarnych kart historii Kościoła. Oczywiście ich ocena nie może być pozbawiona realiów tamtych czasów. Dzisiaj dla nas rozmawiać o wyprawach krzyżowych, przecież to jest dziwota. Po co oni się bili? Tłukli o jakiś kawałek ziemi. Ale żeby to zrozumieć, trzeba było w ich życiu być. Niemniej za każdym razem, kiedy w imię Boga, kiedy w imię Chrystusa, podparcie Ewangelią, chrześcijanie brali do ręki miecz i odbierali życie. Czy te fizyczne, czy te duchowe, jakby w przypadku było różnych właśnie tych grzechów z dziedziny seksualności. Za każdym razem człowiek wychodził przed Boga. Za każdym razem człowiek chciał dyktować Bogu, jak będzie lepiej. Tu nie chodzi o to, żeby tylko Ewangelię głosić na ustach, tylko chodzi o to, żeby zajść za Jezusa i iść za Jezusem w Jego ślady. I tu widzimy w sobie takie łamanie, dlatego chrześcijaństwo nie może być bez krzyża, bo to łamanie najpierw dokona się w nas samych. Iść za, to nie wyprzedzać, nie mieć swoich koncepcji, nie mieć swoich pomysłów, nie mieć swoich recept, które będą lepsze niż Ewangelia. To takie połamanie siebie wewnętrzne, że ja tego słowa nie będę przeinaczał, bo się czasy zmieniają, bo są takie czy inne oczekiwania. Tylko to jest to połamanie wewnętrzne, że ja tego słowa posłucham tak, jak ono mówi. Pamiętam przed laty na katechezie, już co teraz obecnie w czwartej klasie, matura, ale wtedy w pierwszej klasie jedna z pierwszych katechez pytam, po co Pan Bóg stworzył człowieka? Padają różne odpowiedzi, lepsze, gorsze. I wreszcie jeden z moich uczniów mówi tak, Pan Bóg stworzył człowieka, bo go kocha. Z miłości, jest jego ojcem i pragnie dla człowieka dobra. No rozwalił mnie całkowicie wewnętrznie. Myślę, Boże, Wiktor, dziecko ty moje kochane, bajki. Wreszcie mam mojego ucznia, który nie będzie mieszkał z dziewczyną przed ślubem. I za chwilę ten Wiktor mówi, a dlaczego? Ja mówię, no przed chwilą powiedziałeś, Bóg jest twoim ojcem. Bóg cię kocha, Bóg pragnie twojego dobra. Skoro Bóg ci mówi, nie cudzołóż, to po co tam będziesz szedł? Ja nie mówię, że ci, którzy mieszkają ze sobą, to się zaraz tam, no, prawda. Nie mówię, że tak zawsze jest. Ale 99%, a wszystkie przypadki, które ja znam, to 100%, na pewno różańce tam nie odmawiają. To skoro ci Bóg mówi nie cudzołóż, to po co tam idziesz? Czy to nie jest łamanie? Czy to nie jest krzyż? Czy to nie jest krzyż walczyć o czystość przedmałżeńską? Czy to nie jest krzyż, że robisz wbrew temu, co świat mówi? Nawet pewnie cię wytykają palcami. Pewno mówią dziwak, dinozaur, jakiś lewy. Kota w worku? Nie kupujesz? No co ty? I tak dalej. Czy to nie jest łamanie? I można by było powiedzieć, że w każdym przykazaniu, żeby nie być monotematycznym, w każdym przykazaniu, który słyszymy z Ewangelii, jest łamanie człowieka. Nie kradnij, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa. Czy kiedyś powstrzymywaliście swój język przed obmową? Ja wiem, że łatwiej polecieć do spowiedzi i księdzu powiedzieć obmawiałem, obmawiałam. I po wyjściu z kościoła znowu to samo. Ale to jest krzyż, żebym za przeproszeniem tą moją buźkę zamknął. No to jest łamanie siebie. Nie myślcie, że krzyż jest związany tylko z cierpieniem, z leżeniem w łóżku pełnym boleści. Krzyż to jest za każdym razem to, co Jeremiasz mówi w tym pierwszym czytaniu, a święty Paweł powie w liście do Rzymian. Wydajcie swoje ciało, wydajcie swoje życie na ofiarę.
To znaczy, że tu musi dokonać się pewna ofiara. Przecież kiedy walczymy o jakiekolwiek dobro, zobaczcie, ileż diabłów się sprzęga przeciwko nam. Jakże ciężko dobro jest okupione walką wewnętrzną, nie z kimś, przede wszystkim ze sobą. Jeżeli odrzucimy naukę krzyża, naukę grzechu, naukę zmartwychwstania, to czy to jeszcze jest chrześcijaństwo? Jeżeli pójdziemy torem świata, rób ta, co chce ta, nieważne, nie patrz na innych, patrz na siebie, aby tobie było dobrze, to pytanie, czy to jeszcze jest chrześcijaństwo? Jeżeli w sobie gdzieś nie dostrzeżemy tego elementu walki z grzechem, walki ze złem. Kiedy będziemy wyprzedzać Jezusa i będziemy Go pouczać i zmieniać Ewangelię, bo nam będzie tak bardziej pasować, to daj Boże, żeby Jezus nam powiedział prosto w oczy: zejdź mi z drogi, szatanie. I żeby to wpłynęło na nasze nawrócenie. A póki co naśladujmy, to znaczy idźmy w ślady Jezusa. Amen.